Z uwagi na restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku prosimy o niedokonywanie żadnych wpłat na konta Starostwa Powiatowego w Dębicy aż do momentu, o którym poinformujemy. Takie ogłoszenie pojawiło się w minionym tygodniu. Czy problemy finansowe PBS Banku wpłyną na zgromadzone przez klientów oszczędności? Środki mają tam ulokowane nie tylko osoby prywatne i firmy, ale również samorządy. Zablokowano konta Starostwu Powiatowemu, a także gminie Czarna. O komentarz tej sprawie poprosiliśmy wicestarostę Adama Pieniążka. Czy jutro będziemy wiedzieć o poranku, a mam nadzieję, że dzisiaj na spotkaniu, bo jadę teraz właśnie do Sanoka, gdzie jest około 40 samorządów Podkarpacia w identycznej sytuacji. Także będziemy rozmawiać z przedstawicielami BFG, z panią wojewodą i jutro będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat tej sytuacji, która niestety jest niezależna od nas. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku ze względu na złą sytuację PBS, w tym bardzo niski poziom kapitału własnego. Fundusz objął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora. Przymusowa restrukturyzacja banku odbywa się z użyciem banku pomostowego, banku nowego BFG. Możemy przeczytać na stronie PBS Banku. Klienci mają odzyskać dostęp do swoich kont już jutro. Wtedy też okaże się, jakie konsekwencje finansowe przyniesie samorządom zaistniała sytuacja.